A w studiu ze mną jest profesor Michał Mackiewicz z Uniwersytetu łódzkiego z Katedry Funkcjonowania Gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozkorzał spór na temat 12 listopada. To zapytajmy, jak to jest ten 12 listopada, czy powinien być wojny wolny, czy nie, pod kątem ekonomicznym. Czy jeden dzień, bo takie argumenty też się w tej debacie i po, dyskusji pojawiają, czy jeden dzień w ogóle może jako, w jakikolwiek sposób e, wpłynąć na gospodarkę, pomijając to, to zamieszanie, które jest e, związane z 12 listopada, ponieważ e, zmiana e, i dzień wolny jest wprowadzany. No, na ostatnią chwilę. Pytanie pod kątem ekonomicznym od razu się kojarzy z tym, że to jest pytanie o pieniądze. Tak naprawdę ekonomia wcale nie jest nauką o pieniądzach. Ekonomia jest nauką o tym, jak ludzie podejmują decyzje i jak robią, żeby im było jak najprzyjemniej. Dlatego Dzień Wolny ma też bardzo duże znaczenie ekonomiczne, w tym sensie, że jeżeli ludzie mogą sobie w tym czasie odpocząć, to to jest też decyzja ekonomiczna i ekonomiści wcale nie mówią, że powinniśmy się zapracowywać na śmierć. No to powinniśmy w takim razie odpoczywać tego 12 listopada, czy też nie? Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, że pracujemy za dużo, że jak spojrzymy na statystyki, ile pracujemy rocznie, to Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Znacznie bardziej niż na przykład Niemcy. Pracujemy mniej więcej o 30% więcej niż Niemcy. W związku z tym zupełnie nie widzę powodu, żeby nie zrobić sobie dodatkowego dnia wolnego. No tylko pytanie, czy sposób wprowadzania, to znaczy e, mówię o pośpiechu i takim, taki, ta, ta, takiej nagłej decyzji, ponieważ jednak mimo wszystko duże zakłady pracownicy dowiedzieli się o tym bardzo e, późno. No, jak na decyzje podejmowane właśnie w zakładach e, pracy, to na miesiąc wcześniej, kiedy zaczęło się mówić o tej ustawie, jest to bardzo e, krótki czas. Sposób wprowadzenia bardzo mi przypomina. Pewną maturę, kiedy zaliczono maturę rocznikowi takim ludziom, którzy nie powinni jej zdać, i to jest właściwie trochę podobny sposób działania. To znaczy zrobić coś jak najszybciej, po to, żeby zrobić taki trochę show polityczny. Natomiast tak naprawdę to jest katastrofa. Mam znajomą, która na przykład prowadzi gabinet rehabilitacji, ma poumawianych pacjentów, nie tylko do siebie, ale też do pracowników. No i teraz pytanie, co ona ma zrobić, tym bardziej, że jeszcze przecież to w Senacie zostało zakwestionowane właściwie... Nie do końca wiadomo jak to ma wszystko wyglądać. No prezydent już zapowiedział, że podpisze tą um, ustawę. Natomiast jak rozumiem, problem jest po prostu z zamieszaniem. Pracodawcy nie wiedzą co robić, czy ostatecznie będzie ten dzień wolny, czy nie, planować dyżury, czy też pracę zakładów w ten dzień, czy też nie. No bo tak naprawdę dopóki nie ma ustawy, to w obiegu prawnym nic nie istnieje i zapowiedzi nie są żadną gwarancją tego, że ten dzień wolny będzie. Dokładnie tak. Dokładnie tak i do tej pory powinniśmy teoretycznie funkcjonować tak, jakby tego dnia wolnego nie było a potem w ostatniej chwili wszystko przestawiać. Pamiętajmy, że dopóki mówimy o urzędzie, czy o dziale marketingu, czy o, o czymkolwiek, gdzie się pracuje, generalnie 9-17 to jest wszystko w porządku. A jeżeli pomyślimy jeszcze o szpitalu, straży pożarnej i innych tego typu służbach, to się okaże, że problem jest tak naprawdę dużo większy. Z problem, będą problemy z obstawieniem ludzi, na przykład w sklepach, czy też braku, brakiem obstawienia tych ludzi, ale problem jest chyba też większy w dużych zakładach, które nie mają takiej elastyczności, bo jeszcze, powiedzmy, odwołanie klientów w małym zakładzie pracy nie stanowi takiego problemu, czy też zmiana w grafiku, kiedy pracuje pięć osób, a kiedy pracuje 200 300 czy kilka tysięcy osób, to już e, stanowi ogromny problem, a przy okazji też e, chyba stanowi problem, jeżeli chodzi o zamówienia na tak. przykład duże od zakładów tak. e, funkcjonujących, chociażby w województwie łódzkim. Wszędzie to stanowi problem. Wyobraź, że tak wrócę do tej służby zdrowia, no wyobraźmy sobie ludzi, którzy po dwa lata czekają na termin operacji, mają ten termin operacji wyznaczony właśnie na 12 listopada. Co oni mają zrobić, co ma zrobić szpital, który, którego grafik nie jest z gumy i nie może nagle przesunąć ich, bo, bo nie ma na kiedy. Czyli jak rozumiem idea jest dobra, natomiast gorzej z wykonaniem. Ta decyzja powinna zapaść o wiele wcześniej. Dokładnie tak. Wykonanie jest fatalne. To powinno się planować przynajmniej z półroczne wyprzedzenie. To porozmawiamy w takim razie o tym, co było zaplanowane i jest zaplanowane stopniowo, czyli o niedzielach wolnych od handlu. Mhm. Zbliża się koniec roku. Można już chyba więcej powiedzieć na ten temat, jak ten zakaz funkcjonuje. Czy te wieszczenia, że ludzie stracą pracę, że gospodarka na tym straci, się sprawdziły, czy można je wcisnąć między bajki? Przede wszystkim pamiętajmy, że rynek pracy mamy w tej chwili taki, że mówienie o ludziach, którzy tracą pracę, to jest bajka, bo tak naprawdę ci co. Tych trasą, pracowników brakuje, tak? Tak, tych pracowników brakuje, więc nie opowiadajmy sobie. To jest taka narracja sprzed 10-15 lat, kiedy rzeczywiście tak było, że każda utracona praca to była katastrofa, bo, bo tej pracy po prostu nie było. W tej chwili jest, w tej chwili pracowników brakuje, więc ja bym się zupełnie tym nie martwił, akurat tym aspektem. Natomiast rzeczywiście okazało się, że jednak obroty handlu spadły. Powiem szczerze, że było to dla mnie też zaskoczenie, dlatego że wydawałoby się, że jak ludzie potrzebują kupić, to jak nie pójdą w niedzielę, to pójdą w poniedziałek albo w sobotę. Przecież oblężenie przeżywają supermarkety i centra handlowe właśnie w sobotę, do późnego wieczora, kiedy wiadomo, że nie będzie handlu w następną niedzielę, znaczy w tą niedzielę, która ma nastąpić, no to wtedy tłumnie naród rusza na zakupy. Tak, to się, to się zgadza. Ale koniec końców okazało się, że jednak ludzie kupują mniej, co tak naprawdę, też pytanie: czy to, jest, czy to jest jakiś wielki problem, że ludzie kupują mniej? No to mniej kupują, mniej zaśmiecają środowisko. No, no, no to jest no problem trudno. dla tych, co sprzedają, tak? Tylko pytanie: Czy per saldo to się opłaca? No to, no to jeżeli działalność w handlu się opłaca mniej, no to być może trzeba z, zająć się czymś innym. W końcu to nie jest wcale powiedziane, że nasza gospodarka ma stać na handlu. Jeżeli tego handlu będzie troszeczkę mniej, no to więcej będzie innej rzeczy. Także, także ja bym się tutaj ty masz tak bardzo nie martwił, natomiast wracamy do problemu, takich, który znamy w ekonomii, czyli wyboru między tak zwanym konsumpcją a czasem wolnym. Studenci, którzy studiują ekonomię, wiedzą o co mi chodzi że za każdym razem trochę, trochę musimy zdecydować, czy chcemy więcej czasu poświęcić sobie rodzinie, przyjaciołom, czy więcej chcemy zarabiać i więcej wydawać. Mi się wydaje, że u nas ten, ta proporcja jest jednak przesunięta dużo bardziej w stronę zarabiania i wydawania i że spokojnie, jeżeli troszeczkę ją przesuwamy w stronę tego czasu wolnego, to jako społeczeństwo raczej na tym zyskamy. A skoro rozmawia, zaczęliśmy tę rozmowę od planowania i wprowadzania przemyślanego e, takiego rozwiązania, no to chyba e, to przemyślane rozwiązanie, te, to, to, ta stopniowa, e, te, te, ten stopniowy sposób wprowadzania niedziel wolnych od handlu okazał się e, e, dobrym pomysłem, dlatego, że jednak Polacy przyzwyczajają się, że już w pewne dni nie można handlować. Od przyszłego roku będą już to trzy niedziele w miesiącu, a nie tylko dwie niedziele w miesiącu. I dla nikogo to nie będzie aż takim szokiem i aż takim zaskoczeniem, że po prostu w niedzielę zakupów się nie robi. Takie duże zmiany w ogóle powinny być wprowadzone stopniowo. Właśnie no nie w ten sposób, jak ten 12 listopada, tylko powinny być stopniowo tak, żeby ludzie się przyzwyczajali, że najpierw w ogóle jest taka sprawa, żeby zdążyli się dostosować, ale trzeba z tym uważać. Jeżeli na przykład zmieniamy ruch z lewostronnego na prawostronny, to nie można zrobić tego stopniowo, najpierw na przykład tylko dla ciężarówek. No to w latach 50 Szwedzi testowali ten system. Natomiast w takim razie, kiedy przyjdzie za dwa lata już całkowity zakaz handlu w niedzielę, poza kilkoma mhm. niedzielami, przed świętami, ważne wydarzenia, to już dla nikogo nie będzie problem. Można tak to przewidzieć, że nie będzie już takich oporów społecznych, nie będzie takiego, takie, no, takiego zbulwersowania wśród tych, którzy lubili robić zakupy w niedzielę? Z bulwersowania nie będzie. Straty ekonomiczne rozumiane jako y, zysk, na przykład, sieci handlowych czy sklepów, będą. To, to, to nie ma cudów. Ten proces będzie, no bo skoro po wprowadzeniu tych dwóch niedziel, już to jest obserwowalne no to po zwiększeniu tej liczby nie, nieźle też to będzie obserwowane. Tylko zastanawiam się, czy mówimy o stratach rzeczywiście, czy zmniejszeniu zysków. Bo tutaj głównie ten zakaz uderza w duże sieci handlowe. Czy oni zmniejszają zyski, czy rzeczywiście ponoszą e, straty i rzeczywiście to jest dla nich problem, e, który może skończyć się na przykład z wycofaniem jakiejś, jakiejś sieci e, z Polski, z, mhm. z naszej gospodarki. Jako ekonomista nie widzę różnicy między jednym a drugim. Na zysk mają wpływ różne rzeczy. I jeżeli, jeżeli jest dobra sytuacja, to może być to zmniejszenie zysku, jeżeli jest zła sytuacja, to może być zwiększenie straty. Wcale nie uważam, że jedna sytuacja powinna nas jakoś szczególnie bardziej wzruszać, wzruszać niż druga. Natomiast co do wycofania się jakichś sieci handlowych, to tak jak mówię, wcale nie jest powiedziane, że nasza gospodarka musi stać na handlu i jeżeli tak naprawdę będzie stała raczej na eksporcie, raczej na produkcji, na nowoczesnych usługach, ale eksportowanych, to uważam, że będzie tylko lepiej dla wszystkich. Zobaczymy, jak w takim razie zakaz sprawdzi się w przyszłym roku, kiedy więcej niedziel będzie wolnych od handlu i czy persaldo to się opłaci i konsumentom, ale także i przedsiębiorcom. Tak Dziękuję jest. bardzo. Moim Państwa gościem był profesor Michał Mackiewicz, Uniwersytet Łódzki, Katedra Funkcjonowania Gospodarki. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie.